Jeszcze dla Waszej informacji chciałem Wam przypomnieć, że sama gra nie jest na pojedynczym DVD rozszerzonym do pojemności około 7,5 GB, tylko na dwóch płytkach się mieści. Jedna należy do instalacji, która no, musi być wykonana, bo inaczej cała gra no, nie, nie ruchomi się, bo jest po prostu no, ciut większa niż standardowe DVD-DL czyli podwójna warstwa a na, a na drugiej jest gra, która e, po tej zainstalowanej części e, z płyty pierwszej e, do drugiej dogrywa kolejne fragmenty e, gry i można działać tak jak już wcześniej wspomniałem można doinstalować tą drugą płytę i no mały drobny błąd w instrukcji się pojawił zamiast kontroler xbox 360 Wpakował się Xbox One z jakiegoś powodu. Czy to literówka, czy to pomyłka? Raczej można powiedzieć, czy to pomyłka. I opis tego y, opakowania do gry mówi nam, że naszą broń jest hakowanie. No cóż, jak to z tym hakowaniem wygląda, to już każdy musi sobie sam sprawdzić. W momencie pojawienia się konsol nowej generacji, gracze zazwyczaj sięgają po te konsole, na które czekali kilka lat, by przekonać się, co się zmieniło w podzespołach, jakie nowe ustawienia producenci przyszykowali, jakie gry, czy dobre, czy nie. Najczęściej przez wydania gier na nowe konsole te starsze sprzętowo maszynki zdają się cierpieć. Tak też było w 2013 i 2014 roku, kiedy PlayStation 3 i Xbox 360 zostały zastąpione nowym PlayStation 4 i Xbox One. Problem nie jest w samym rozwoju technologicznym, a pomijaniu tych wersji gier na odchodzące sprzęty do grania, które mogą zawsze wypadać gorzej pod kątem rozdzielczości obrazu, grafiki oraz możliwych ograniczeń w treści gry. Stąd też te wersje gier międzygeneracyjnych raczej nie są szeroko komentowane w mediach internetu. Postaram się możliwie dokładnie opisać wybraną grę i omówić wyłącznie tą wersję, która będzie prezentowana. Ten odcinek będzie miał za cel zagaić do tematu, i jeśli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób będę prowadził tą pasjonującą serię, będę czekać na Wasze komentarze i takowy materiał nagram z najszczerszą chęcią. Watch Dogs na poprzedniej generacji PlayStation 3 i Xbox 360, i niektórzy złośliwi dodają Wii U, ta konsola to zupełnie inny świat, i może go zostawmy na razie. Pojawił się 27 maja 2014 roku na komputery osobiste PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, a także 18 listopada 2014 roku na Wii, U, czyniąc tą grę ostatnią wykonaną i wydaną na tą konsolę Nintendo. Co prawda wcześniej ta gra miała wyjść pod koniec 2013 roku, jednak Ubisoft przełożył datę premiery na wiosnę 2014. Skupiać się będziemy na aspektach czysto technicznych, jak płynność, skala bogatej sceny, tekstury, roślinność, zachowania pogodowe, światła, cienie, modele trójwymiarowe, fizyka niektórych obiektów. Okiem gracza niewybrednego, znającego parametry i widząc po grach, po tym jak one funkcjonują, można nawet stwierdzić, że znając możliwości konsoli i niektóre zdolności twórców, jesteśmy w stanie wyłapać. Pewne ciekawe zagadnienia. Zacznijmy może od tekstur. Na standard Xboxa 360 powiedziałbym, że bardzo dobrej jakości. Sama ostrość tekstur z bliskiej odległości dla odbiorcy można uznać za akceptowalną. Przynajmniej widać, że ściana ma cegły, chodnik ma płytki, na nie pada deszcz i są mokre, można się poślizgnąć, trzeba uważać, jak się chodzi. Napisy większe są czytelne, krawędzie liter nieco poszerpane, mniejsze litery czy symbole już. Z tym jest problem i w tym momencie praktycznie dla każdej gry z Xboxa 360 występuje pierwsza wspólna cecha, mianowicie różnie czytelny tekst na obiektach. Dalej, roślinność. Bitmapy też w niezłej jakości, mając na uwadze sprzęt z 2005 roku, robi niemałe wrażenie jak twórcy znając ograniczenia tej konsoli starali się wzbogacić teren tym co się da. Owszem, pamiętając trailer gry z E3 w 2012 roku na rzekomym PlayStation 4, powie się bida z nędzą i cebulą. Jednak to, czy to swoiste obniżenie grafiki było spowodowane wydaniem na konsolę wtedy ośmioletnie, trzeba byłoby się popytać. Prywatna opinia? Nie. Roślinny, nieco rozmyte źdźbła trawy mają widoczne ostre zakończenia na brzegach. Sama animacja drzew... Trawy czy krzewów jest i niezłym wrażeniem dla oka, i jednocześnie podejrzanym. Gdy wieje silny wiatr, w Chicago według tej gry piździ cały czas, to też roślinność wesoło hula na wietrze. We wszystkie strony. Mało realistycznie. Pojedyncze kołysanie roślinki w sklepie z szybko serwowanym jedzeniem jeszcze ujdzie, lecz na zewnątrz? Tańczą drzewa. Można powiedzieć parabole. I to tym bardziej dziwi w tym całym zdarzeniu. Grunt Ziemi posiada szczegóły drobnego żwiru, piasku, ziemi czy kamyczków. Większe obiekty niestety są rozmyte. Barierki i pozostała infrastruktura dróg, nawet dobra i równie czytelna co większe litery. Światło, gdy świeci słońce, pada odpowiednio, trochę jaskrawo, ale tak czy siak w sam raz. Tekstura drogi też w porządku, a gdy spadnie deszcz, ładnie oddaje wrażenie błyszczącej. Przy większych opadach deszczu ujrzymy stos oczek wodnych, które oddają niezły efekt ulewy. Samochód, który będzie poobijany, widać na nim zarysowania, ubytki w szybie, pogiętej karoserii, lecz nie ma mowy o całkowitych zniszczeniach rodem z GTA 4. O nie, tu para obliczeniowa poszła w grafikę i niektóre szczegóły. Bohater główny w wybranym przeze mnie stroju prezentuje się dość schludnie. Widoczne elementy ubioru jak kołnierz czy dolna część kurtki zachowuje się naturalnie i nienagannie. Nawet występuje animacja chowania rąk do kieszeni, kiedy spacerujemy sobie Aidenem. Niezły detal. Sprawdzałem jeszcze możliwość pozostawiania poniszczonych obiektów poprzez działanie fizyki i spostrzegłem spory zapas miejsca na trzymanie w pamięci RAM czy samego silnika gry tychże obiektów. Może mam zwidy. Nie wiem. Postacie drugorzędne czy piesi wypadają tu równie dobrze. Zdumiewa mnie efekt falowania ubrań, np. końca dolnej części kurtki, kiedy przechodnie żwawo poruszają się, spiesząc się w swoim kierunku. Jak na konsole z 2005 roku przy pewnych kompromisach wydajnościowych robi niesłychane wrażenie. Pamiętam jednak moje przechodzenie tej gry na Xboxie 360 kilka lat temu i grało się dobrze, lecz bywały sytuacje odrzucające. Jednakże, 30 klatek płynne w wielu miejscach to dobry znak. Nie byłem w stanie sprawdzić, w jakiej rozdzielczości gra jest uruchomiona. Celuje mniej więcej w granicach HD 1280x720 z podwójnym anti-aliasingiem. Z grubsza większość gier w okolicach 70%. Na Xboxie 360 pracuje w trybie HD z 30 klatkami. Z różnym trybem antyaliasingu pozbywania się okrutnych niektórych ząbków na krawędziach obiektów trójwymiarowych. Są od tego wyjątki i w wielu miejscach interfejs czy też informacje na ekranie bywają mniej czytelne. Są takie gry. Zasięg rysowania drobnych obiektów jest dość bliski, na około po mojemu 80-100 metrów i widać dobrze, jak samochody się wyłaniają. Nawet nietypowym dla oka jest sposób pojawiania się samochodów na ulicy, jakby z kilku pikseli wyłonił się obiekt stopniowo z lekkim odsłonięciem. Cienie wykonane są dość szczegółowo, lekko rozmyte, nieraz jest tak w rzeczywistości, zależnie od położenia słońca na niebie i pod jakim kątem pada ów cień. Co prawda, odległość rysowania cieni jest nieduża, nie spodziewajmy się pięciomilowego cienia na terenie mapy gry. Pomijam też kwestię sterowania pojazdami, nie można mieć wszystkiego. Gra wypada dość dobrze i z drobnymi detalami, przy których inne gry wypadają blado na Xboxie 360. Jakby mniej żywo, półmartwe do doznanie ruchów występuje, tu jest przyzwoicie i nie bierzcie pod uwagę. Tych, którzy złośliwie ci powiedzą, że nie graj na tej wersji, jest paskudna. Yy, to do mnie nie trafia i wolę tym bardziej taką wersję sprawdzić, niż krzyczeć, że tu B, a na PS4 czy Xboxie jest ładnie. Haha, ha. na PS5, kochany, jest jeszcze ładniej i koło się zamyka. Nie dogodzisz. Detali wody nie sprawdziłem, jak chcecie mogę to sprawdzić w kolejnym filmie. Efekty iskier mamy, też ładne. Obiektyw przykładowej restauracji, kubeczek. Świeci, kilkadziesiąt poligonów, tekstura taka jak widać. Zdobienie wystroju, nawet bogate. Informacja o śliskiej podłodze, powalona. Człowiek przy ladzie, jest. Przygodowy hamburger, mięso czy frytki. W grubo ciosanych bloczkach i płaskiej rozmazanej teksturze, jest. Co się czepiasz? Widać, że najtrudniejsze detale na Xboxie 360 nie są straszne. Co ciekawe, jeszcze na koniec dodam, że gra wymaga instalacji danych na dysk twardy lub pamięć zewnętrzną typu USB w okolicach 6,7 GB. Można drugą płytę doinstalować i nie będzie sprzęt wył, tak jak to w tym fragmencie filmowym. Starałem się jak najbardziej omówić. Kwestie tej gry na tą wersję dosyć szczegółowo. Jeżeli pominąłem jakieś rzeczy, jeżeli czegoś jeszcze nie pokazałem, mogę ewentualnie kiedyś w takim materiale uzupełniającym dograć. Nie jestem jakimś specjalistą od grafiki. Ja z reguły nie patrzę na grafikę tak bardzo. Patrzę jedynie pod kątem tego, jak konsola sobie radzi z grami, jak twórcy podeszli do sprzętu i możliwości tak zoptymalizowania kodu gry, żeby działał jak najbardziej. Co do tej ilości klatek, nie jestem naprawdę pewny, także wybaczcie mi za takie skróty myślowe, ale jeden program. Zainstalowałem Teardrop, nie chciał mi za bardzo działać, bo renderował mi każdą klatkę po kolei w osobnych plikach JPG. Nie wiem, nie umiem tego ustawić. Jeżeli wiecie, jak to ustawić, żeby chociaż pokazać fragment takiego filmiku z przedstawieniem diagramu, jak gra jest, w jakiej płynności uruchamiana. To napiszcie mi konkretnie. Ten program jest dla mnie trochę jeszcze niepoznany do tej pory, ale mam nadzieję mimo wszystko, że Wam się takie zagadnienie podobało i równie dobrze. Na PlayStation 3, tak naprawdę, patrząc pod kątem technicznym, że wiele gier, które wychodziły w na tej samej generacji sprzętowej. Myślę, że w, w zasadzie mój opis nie różniłby się zbytnio od tej wersji na Xboxa 360. Jednak pamiętajmy, że ps troszeczkę inaczej pokazuje m.in. określone shadery graficzne, które, no, Xbox jednak sobie troszeczkę lepiej z tym radzi. E, oświetlenie bardziej żywe, bardziej, można powiedzieć, odbijające e, tak jakby światło, wydające się być wilgotne, m.in. na chodnikach, to często widać na drogach w wielu grach i PS3 też to pokazuje troszeczkę w inny sposób, ale no jednak Xbox w tym temacie radzi sobie odrobinę lepiej i wersje na 360 były programowane trochę łatwiej. Także myślę, że tym oto ciekawym zagadnieniem Was zainteresowałem. Napiszcie, co sądzicie, i w kolejnym materiale zobaczycie grę o nazwie RAID na 360. Też będę omawiał takie kwestie, właśnie e, drobne szczególiki, jakieś e, niuanse e, wyda wydajnościowe powiedzmy, jakieś tam e, szczegóły doty dotyczące. Też samego wyglądu niektórych obiektów. No, i myślę, że e, taka seria Wam się spodoba. I jeszcze kiedy indziej dogram taki materiał uzupełniający na temat tego, w jaki sposób będę patrzył na te gry pod kątem e, graficznym, w jakich ramach czasowych będziemy się mieścili w zasadzie, od kiedy uważam, że dana gra już jest międzygeneracyjna, a jeszcze nie, e, a już e, jak najbardziej. I według tych kryteriów, które sobie tam omówimy, będziemy mogli sobie spokojnie ten temat za prezentować i wyczerpać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dużo zdrowia, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sprawdzałem jeszcze instalację gry, ile ona trwa e, dla tej gry i i co ciekawe wyszedł mi wynik dosyć ciekawy, dosyć taki bym powiedział standardowy dla tej konsoli, bo wszystkie gry instalują się dosyć długo, to nie jest coś jak na zasadzie wczesne gry na PS4, które się tam momentalnie wgrywają, na Xboxie 360 z pierwszej płyty instalacja trwa 10 minut 44 sekundy. Wynik trochę duży. No i instalacja drugiej płyty mogłaby też troszeczkę tyle wynieść, więc macie takie spokojne, około 20 minut wyrwane z życia, bo trzeba grę zainstalować w pełni, żeby nie wyła za bardzo konsola. Aaaaaah, motila noga! Druga PUTA! Zada o balcão, né? Oi!